Cześć. Podczas współpracy z klientami przy budowie stron internetowych często zachodzi potrzeba uruchomienia strony w trybie prywatnym bądź też w trybie incognito. Niestety bardzo często rodzi to szereg wątpliwości, problemów, niejasności, jak ten tryb włączyć, jak to zrobić na różnych urządzeniach, nie tylko na komputerze. Dlatego w tym filmie chciałbym rozwiać te wszystkie wątpliwości, pokazać jak to zrobić, także zapraszam do oglądania. Tryb prywatny przeglądarki, inaczej zwany trybem incognito, to, cytując Wikipedię, funkcja pozwalająca na przeglądanie internetu bez zapisywania odwiedzonych stron w lokalnej historii przeglądarki oraz bez zapisywania śladów w plikach cookies. Czyli mówiąc w skrócie, jeżeli chcesz przeglądać internet, ale nie chcesz, żeby to gdziekolwiek się zapisało w historii, korzystasz z trybu prywatnego. Jak to się ma do mojej branży, czyli do budowy stron internetowych? Podczas budowy takiej strony bardzo często wprowadzamy na niej jakieś poprawki, zmiany, wiadomo, że jakby dopieszczamy tą stronę i bardzo często tego typu poprawki nie są widoczne, jeżeli wchodzimy na stronę tak jakby w normalnym trybie, ponieważ ta przeglądarka zapisała sobie właśnie w pamięci podręcznej czy w cookiesach jakieś ustawienia i zwyczajnie trzeba tą stronę na przykład kilka razy odświeżyć lub robić jakieś jeszcze inne rzeczy, aby zobaczyć zmiany. I tutaj z pomocą przychodzi właśnie tryb prywatny, w którym właśnie powinniśmy analizować zmiany na stronie, ponieważ wtedy mamy pewność, że widzimy dokładnie taką stronę, jaka jest obecnie na serwerze. Przejdźmy teraz do praktyki, zobaczymy jak włączyć ten tryb prywatny zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych. Niezależnie od komputera, od przeglądarki, na jakiej jesteśmy, w górnym lewym rogu ekranu zwykle mamy coś takiego jak plik, a po kliknięciu w ten link mamy coś takiego jak nowe okno prywatne lub nowe okno incognito. Może się to nazywać różnie w różnych przeglądarkach, ale generalnie jeżeli sobie w to wejdziemy, to mamy tutaj informację, że jesteśmy w trybie prywatnym. To jest akurat Firefox, ale to nie ma znaczenia. I teraz, gdy wpiszemy sobie jakiś adres i wejdziemy na jakąś stronę, to mamy pewność, że przeglądamy ją właśnie w trybie prywatnym i nie jest zapisywana historia, a wszystko co widzimy to jest dokładnie taka wersja na przykład strony internetowej, jaka jest obecnie umieszczona na serwerze. A więc to wszystko jeżeli chodzi o komputer, przejdźmy teraz do urządzeń mobilnych. Jesteśmy teraz na iPhone'ie i to jest akurat Chrome, ale to też nie ma znaczenia. Powinno to działać mniej więcej tak samo na różnych przeglądarkach. Tutaj akurat po prawej stronie na dole widzimy takie trzy kropeczki, wystarczy, że w nie klikniemy. A następnie wybierzemy sobie nowa karta incognito lub nowa karta prywatna lub dowolna inna nazwa. W tym momencie jesteśmy już w trybie incognito i wystarczy, że wpiszemy sobie adres naszej strony czy jakiejkolwiek strony, którą chcemy przeglądać tutaj w górnym pasku i przeglądamy już ją w trybie prywatnym. Pozostał nam jeszcze tablet i tutaj mamy iPada z przeglądarką Chrome, ale to też nie ma większego znaczenia. Akurat w Chromie mamy tutaj na górze po prawej stronie trzy kropki, następnie opcję nowa karta incognito i w tym momencie po wpisaniu adresu w pasku na górze przeglądamy stronę w trybie prywatnym. No cóż, to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Jeżeli tak, daj kciuk w górę pod filmem. Jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu pod tym wideo. Natomiast jeżeli chciałbyś otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach tego typu, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i zapisz się na newsletter na mojej stronie internetowej. Dzięki za dzisiaj. To wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym filmie.